Dzień dobry, nazywam się Darek Gopierała. podcast część druga o co chodzi z tym staniem na czatach. Kończy się styczeń 2023 roku, pierwszy miesiąc mojej nowej pracy. Zgodnie z moimi przepuszczeniami, czasu mam zdecydowanie więcej niż poprzednio, wolne soboty, niedziele i poniedziałki. Zacząłem więc zastanawiać się, w jaki sposób wykorzystać ten czas. W pewnym momencie pomyślałem o powrocie do fotografii i przejechałem się w kilka miejsc na terenie gminy Bartoszyce. Niezastąpionym przewodnikiem okazał się oczywiście Jarek Pastuła, od którego kilka lat temu zaraziłem się fotografowaniem ptaków. Jarek pokazał mi kilka ciekawych miejsc, jak zawsze w przypadku zdjęć kluczowe jest światło, ponieważ to naprawdę ono robi całą robotę. Znaleźliśmy miejsce, które jest na skraju lasu, z jednej strony Pole uprawne, na którym właściciel rok temu zasadził kukurydzę i miejmy nadzieję, że będzie ją siał na przemian z rzepakiem. Z drugiej strony, nieużytek. W oddali jest odwodnienie, co pozwala przypuszczać, że będą tutaj pojawiały się zwierzęta. Obserwując to miejsce, usłyszałem też trochę ptaków, dzięcioła średniego, sójkę i oczywiście niezawodne sikorki. Są też ślady większych zwierząt, co pozwala przypuszczać, że nie powinienem w tym miejscu się nudzić. W jaki sposób zacząłem budować swoje M01, ponieważ powierzchnia mojego nowego mieszkania to około 1,5 metra kwadratowego. Obok siebie na rogu trójkąta rosły trzy drzewa i wystarczyło wkopać czwarty konar, aby powstały cztery ściany mojego nowego domku. Później pojawił się czas na zadaszenie. Wykonane z plecionki umocowanej do ścian czatowni. Oczywiście folia, dodatkowe zabezpieczenie i ponownie formia. To co istotne, że dach musi lekko wychodzić poza dom, tak żeby nawet padający deszcz, a zimą śnieg nie kapał na obiektyw. Później nadszedł czas na budowanie ścian. Dzięki jednemu z moich znajomych miałem sporo materiału o strukturze kamuflażu. Dodatkowo miałem jeszcze zebrane kilka innych części, dzięki czemu udało mi się osłonić ściany. Oczywiście nie obyło się bez pewnych niespodzianek. Tutaj trzeba było wkopać dodatkowy kawał konara w innym miejscu, w innym miejscu dodatkowy poprzeczny kij tak, aby było do czego mocować materiał i wykładzinę. Potem był najtrudniejszy etap pracy, ponieważ dobrze jest, aby aparat był na wysokości wzroku danego zwierzęcia ponieważ to, co najpiękniejsze w zdjęciach moim zdaniem, tak zwany bokach, zależne jest od tego, z jakiej perspektywy patrzymy na zwierzę. Im bardziej oddalone jest tło, tym lepszy efekt. Oczywiście to nie wszystko, ponieważ niezbędne jeszcze było postawienie drzwi i ich zabezpieczenie tak, żeby nie otwierał ich wiatr. Później przyszedł czas na maskowanie, do czego posłużyło mi leżący nieopodal przewrócone przez wiatr drzewo. Przede mną jeszcze ostatni etap pracy, a więc poczekanie na słoneczny dzień, wycięcie okienek z właściwej strony i na właściwej wysokości. Na koniec pozostanie już umeblowanie mojej czatowni, a więc miejsce do siedzenia, wyrównanie podłogi tak, żeby statyw z aparatem stał na odpowiedniej wysokości i równo, ale także różnego typu haczyki, półeczki po to, żeby maksymalnie uprościć sobie pobyt w takiej czatowni. Uprościć, ale też uprzyjemnić, ponieważ można tam spędzić naprawdę dużo czasu. Mam nadzieję, że już niedługo, może za jeden, dwa tygodnie, będzie ten czas, na który czekam najbardziej, robienie zdjęć. A to, co w zdjęciach najbardziej mnie rajcuje? Przede wszystkim bardzo lubię zdjęcia w ruchu, ponieważ zatrzymanie ruchu skrzydeł na fotografii jest dla mnie największym, ale też cudownym wyzwaniem. Do tego niezbędna jest lustrzanka. Na szczęście mam również drugi aparat, który pozwala robić zdjęcia z ogromnym zoomem. Jednak raczej będą to fotografie większych zwierząt niż same ptaki, ponieważ szybkość wykonywania zdjęć pozostawia wiele do życzenia. To tyle. Mam nadzieję, że wkrótce na moim profilu znajdziecie zdjęcia z nowego mojego miejsca. Przede mną jeszcze jedno miejsce do obejrzenia. Być może tam powstanie czatownia rezerwowa. Bardzo dziękuję za uwagę i za wysłuchanie tego krótkiego podcastu do końca. Jest to moja taka pierwsza próba i zobaczymy, jakie będą efekty. Będę wdzięczny, jeżeli w komentarzu napiszesz, co sądzisz o takim moim pomyśle na opowiadanie o tym, co dzieje się w moim życiu.